Cześć, witajcie! Mam dla was taką, no, ciekawostkę, bo jest to produkt, którego już kupić się nie da i używany u nas praktycznie nie występuje, ale jest to mega porąbana kosiarka. Rzadko mnie już w tej branży ogrodniczej, jeśli chodzi o maszyny, coś zaskakuje i widzę tą kosiarkę po raz pierwszy w życiu i ma tyle śmiesznych rozwiązań, głównie jeśli chodzi o silnik, że postanowiłem wam dzisiaj coś niecoś o niej opowiedzieć. Widać już na pierwszy rzut oka, że swoje lata to ma. Głównie po wytłoczonym napisie Honda, teraz to już raczej wszystko zastępuje się naklejkami. Aluminiowa, szeroka obudowa, chromowane rączki, też coś, za co w dzisiejszych czasach już producenci nie płacą. Lepiej i taniej omalować je na czarno. I zgadza się, jest to bardzo wiekowa maszyna. Maszyna jak zwykle nie ma informacji na tabliczce znamionowej z tamtych lat, z którego jest roku. W ogóle tu za bardzo, poza ostrzeżeniami, nie ma jakiejś innej tabliczki znamionowej. Odnośnie, tu jeszcze jest jakiś numer seryjny. Mam nadzieję, że nie jest kradziona. Nie ma informacji, z którego jest roku, ale prognozuję, że spokojnie będzie miała około 30 lat, że to jest taki rocznik 9.3, przy okazji mój rocznik. Wiek też może tu nie zaskakiwać, bo mnóstwo Hond z lat 90. pracuje do dziś. No znamy z moich filmów chociażby stare Hondy HR173, HR194, HR214, było tego mnóstwo. Mała HR17, też chyba ją gdzieś już na swoich filmach proponowałem i wciąż mnóstwo tych używanych maszyn da się kupić, chociażby na serwisie OLX czy Allegro, ale ten model jest tak niszowy, że tak jak w życiu widziałem modeli HR194, no, chyba z 500 sztuk, naprawdę. Naprawdę, kurczę, tyle już tego się przewinęło na aukcjach, w naprawach, we wszystkim, to ten model HRS21 widzę po raz pierwszy. I choć maszyna troszeczkę przypomina tamte modele, między innymi wspólne dla Hond z tamtych lat są koła, jakiś tam włącznik, regulator obrotów, to też jest wszystko to samo, to sama konstrukcja tej kosiarki jest bardzo unikatowa. Ta kosiarka typowo pokazuje, jaka była swoboda w latach 90., jeśli chodzi o konstruowanie, projektowanie sprzętu i to również nie tylko w branży ogrodniczej, ale również motoryzacyjnej. Powstawało mnóstwo ciekawych projektów i nie inaczej było z tym projektem. Honda, produkując model HR194, stwierdziła, że no, przydałby się jakiś model z masywnym wyrzutem bocznym. No i mają w swojej ofercie wciąż jeszcze, choć już pomału wygasające, silniki GV150 bardzo mocny, jeszcze mocniejszy czy GV200 i całą serię udanych silników GXV120, 140, 160 i oni, projektując ten model, tak naprawdę musieli tylko przeprojektować obudowę, dołożyć wyrzut boczny, ale tak usiedli i myślą, no mamy tyle silników, no chyba wykorzystamy coś. 53 cm szerokości roboczej, wyrzut boczny, no chyba przydałby się jakiś mocny silnik. Mamy gamę mocnych silników, więc śmiało możemy się częstować. Projektujemy tego tyle, że coś wybierzemy. I Japończycy, idąc totalnie pod prąd, wkładają malutki silnik GXV110 o pojemności zaledwie 110 cm sześciennych, który notabene pasuje tylko i wyłącznie do tej obudowy. Obecnie śmiało można powiedzieć, że we wszystkich kosiarkach, jakie są produkowane, bez problemu można sobie zmieniać silnik, bo uchwyty są uniwersalne. To, co tu macie, to specjalnie, zobaczcie, nietypowo dopasowana obudowa pod sam kształt silnika. Zobaczcie, jak chociażby porąbany jest starter w tej kosiarce. On mieści się tutaj. To jest ta szpula od boku, to jest właśnie cały rozruch ręczny tej kosiarki. Zobaczcie, że nawet specjalnie w obudowie musiało być przygotowane miejsce na ten starter, więc no nic innego byśmy tutaj nie dopasowali. No choć fakt, że starter jest do góry, no to tego silnika nigdzie nie dało się włożyć, bo żadna obudowa nie jest pod takie wycięcie dopasowana. W ogóle zobaczcie, no sznurek w dolnej części tu przechodzi przez oczko i tu mamy specjalne miejsce, którym ta linka przechodzi. To nie było takie oczywiste. W latach 90. jeszcze nieczęsto linki rozruchowe były tak wysoko. I tak jak mówię, mając całą gamę silników GXV120, 140, oni tak naprawdę z tamtych silników nie wykorzystali nic. To jest tak porąbany silnik, że cewkę zapłonową ma w tym miejscu, tutaj pod spodem, bo na dole jest również samo koło magnesowe. Dlaczego nie umieścili go do góry jak wszyscy? Czy chcieli, żeby ta pokrywa była ładniejsza? Myślę, że tylko i wyłącznie sami Japończycy znają odpowiedź. Ja zalet tego rozwiązania nie widzę, ale zobaczcie nagranie z dnia wczorajszego, jak zdemontowałem tą górną pokrywę, by naprawić tę kosiarkę. Cewka zapłonowa w większości kosiarek jest tu. Tu producent postanowił jednak, że lepiej jej będzie tam na dole, gdzie pracuje oczywiście przy kole magnesowym. To wszystko jest tak zasłonięte. Tu mamy wlew oleju. Tu prawdopodobnie z tego silnika albo jest zasysane, albo wydostaje się powietrze. Sądząc po brudzie, to raczej jest zasysane.
Jedyny wspólny element z już innymi silnikami Hondy to właśnie między innymi filtr powietrza. Poza tym wszystko jest inne. Inny jest układ wydechowy. Zobaczcie, jak oryginalny i malutki jest tutaj gaźnik. I ten gaźnik jest z tworzywa. Kiedyś, jak nagrywałem recenzję Brixa z serii 450, to mówiłem, że to są jedne z pierwszych kosiarek z masowo montowanymi plastikowymi gaźnikami. Jak się okazało, i dowiedziałem się o tym dopiero wczoraj, Honda była w tej kwestii dużo szybsza. I zobaczcie, że to jest gaźnik produkcji Keihin. To nie jest jakieś nie wiadomo co, tylko gaźnik od renomowanego producenta, który musiał specjalnie zaprojektować gaźnik do tak niszowego silnika. No mega spoko, że sobie na to pozwolili. Ekonomicznie kompletnie nieuzasadnione, no ale dzięki temu ja się bawię dzisiaj dobrze. Co tu dalej? To nie jest silnik wyposażony w jakieś tam innowacyjne technologie. On jest górnozaworowy, ale seria GXV, silnik GXV 120 i 140 również taki był, więc tu nie ma nic innowacyjnego. On nie jest jakoś specjalnie cichy. Układ wydechowy jest bardzo mały. Nie jest przez to jakoś lepiej chłodzony. No, koło magnesowe wygląda na to, że jest w dolnej części, ale chłodzenie jest specjalnie przeniesione do części górnej. Już kierując się troszeczkę doświadczeniem, ja widzę, że poza tym, że jest on kompletnie porąbany, jeśli chodzi o konstrukcję, to nie ma tutaj za bardzo jakichś większych zalet. No zobaczcie chociażby to, że jest niewielka miarka oleju z przodu. Bardzo ciężko ten olej się uzupełniało, no ale mieli gdzieś problem tą miarkę umieścić. Tu jest układ wydechowy, tu jest cewka zapłonowa, więc tu również by się nie zmieściła. No więc tutaj ten starter, no to pasowało jedynie, że wypada ona tutaj, więc no nie do końca jest to taki przemyślany projekt. Przyglądając się tej kosiarce dalej, ma tutaj bardzo wąsko ułożone rączki, więc no można by pomyśleć, że może nieco łatwiej się przez to nią manewruje, że bliżej można podjeżdżać niektórych przeszkód. No, nic bardziej mylnego, skoro z prawej strony mamy wywalony tak wielki rękaw do wyrzutu bocznego. Ja miałem problem wyjechać z takiego miejsca, gdzie przetrzymuję kosiarki, no bo ona poza tym, że ma 53 cm, to jeszcze dobre 20 cm wystaje na zewnątrz, więc razem ma już ponad 70. Śmiesznie, że to przetrwało do dzisiejszych czasów, bo na pewno niejednokrotnie tym tworzywem udało się uderzyć o jakąś przeszkodę. Zapytacie może, po co jest ten hak tutaj w tym miejscu, bo to nie jest na linkę, albo ta podpora koła. Tak się składa, że ten model miał taką innowacyjną możliwość, że zamiast wyrzutu bocznego można było przykręcić inną przystawkę i zamocować tu taki długi, wąski kosz, który na pewno był szalenie niepraktyczny, i znalazłem jedną kosiarkę, która została sprzedana na licytacji na Allegro za niecałe 200 zł i miała właśnie tą wersję z tym koszem. Wygląda na to, że nie działało to do końca, chociaż w tej kwestii producent robił wszystko, by działało, ponieważ ta kosiarka ma od spodu dodatkowy wentylator. Wentylator swoją drogą wykonany z aluminium, który zrobił większy strumień powietrza, aby ten kosz napełnić, co też fajnie działa w funkcji wyrzutu bocznego, bo ona z tym długim rękawem jest w stanie tą trawę wyrzucać naprawdę daleko. Jak już jesteśmy od spodu tej kosiarki, typowo dla Hondy z tamtych lat, aluminium dość mocno korodujące, choć ten egzemplarz jest bardzo fajnie zachowany, wzmocnione stalą tylko w tym miejscu, koła charakterystyczne dla Hondy z tamtych lat. No zobaczcie na przykład tu, jak niestety ktoś przywalił czymś i to aluminium lekko pękło, nie jest ono też jakoś przesadnie grube. No i z tyłu mamy przekładnię napędową, niby taką samą jak w innych Hondach, ale zobaczcie, że jest ona napędzana wałkiem kardana, czyli ten silnik miał specjalnie tak stworzone wyjście, żeby pod tą osłoną napędzać napęd wałkiem kardana, i zarówno napędu, jak i silnika nie wykorzystali w żadnych innych modelach Honda. Niesamowita rozrzutność. Ten model ewidentnie się nie przyjął, co tłumaczy, że sprzedaż jest tak mała, bo niedużo tych kosiarek widać. W ogóle chyba nie muszę informować, jeśli ktoś z Was miał taką w przyszłości, niech da znać, czy to był jakiś krótki epizod, gdzie ją nabył. Ciekaw jestem, czy tylko może ja miałem jakieś takie szczęście, że jakoś tak ten model unikał mnie, moich rąk, żeby gdzieś tam je przejrzeć, a może były tak trwałe, że po prostu nie psuły się i pracują do dziś. I wiem, że jesteśmy przyzwyczajeni do dzisiejszych wygód. No duże koła, ready starty, elektryczne rozrusznice. No jest tych bajerów trochę, ale tutaj nawet patrząc na to, że to jest maszyna z lat 90., to ona nawet wtedy nie robiła jakiegoś szału. Fakt, mamy tu hamulec bezpieczeństwa, coś, co dopiero tak jakoś wchodziło, ale to nigdy nie było pozytywnie rozpatrywane przez użytkowników, zwłaszcza w latach 90. No i mamy tutaj napęd na tył. Co z tego, jak tylko jednobiegowy? Co z tego, że ta przekładnia jest napędzana wałkiem, jak no jest to zwykła jakaś przekładnia, nie jest to hydrostat, więc na tle konkurencji za bardzo niczym ona się nie wyróżniała. Zwykłe, małe, plastikowe koła, które tak jak widać po upływie lat, mimo tego, że kosiarka jakoś tam dużo nie pracowała, no nie są zbyt solidne. Z tego co widzę, to chyba
Nie ma nawet w przednich kołach łożysk, co też nie jest normalne, bo w Hondach tych HR194 te łożyska były. Ani to nie jest kosiarka cicha, ani jakoś szalenie praktyczna. Były w tamtych czasach dostępne na szeroką skalę jakieś kosiarki Sabo, no dużo było ogólnie kosiarek z wyrzutem bocznym, które były zarówno mocniejsze, jak i lepiej wykonane, a to taki produkt, który na pewno był drogi, bo musieli przerzucić te koszty projektu na użytkowników, ale nie za bardzo miał czym zachęcić. Na swoich filmach byłem niejednokrotnie w stanie skrytykować kosiarkę o szerokości 46 cm za to, że producent zastosował nieco mały silnik Brixa, bo na przykład jest to ta najsłabsza seria 450-300 o pojemności zaledwie 125 cm sześciennych. To jak myślicie, jak sprawdza się ta 30-letnia maszyna z silnikiem o pojemności zaledwie 110 cm sześciennych, z półmetrową łopatą, z ponad półmetrowym nożem tak naprawdę i jeszcze dodatkowo z wentylatorem? No demon mocy to nie jest. Zobaczcie sami. W latach świetności przy produkcji na pewno sobie ten motor radził lepiej, ale też przez to tak osłabł, dlatego że no miał trochę ciężko, było co robić. Swoją drogą nie brzmi też jakoś specjalnie ciekawie, jak już było słychać. No tutaj na sucho, bez obciążenia, będzie to samo. Także dźwięk silnika też nie jest jakiś fenomenalny, od tak zwykły, nawet bardziej mi się podoba dźwięk Hondy GXV120-140, jakiś taki jednak bardziej słychać, że jest to mocny silnik. Tu dodatkowo jeszcze troszkę przebiera, bo on też jeszcze nie jest po pełnym przeglądzie. Właśnie, odnośnie tego przeglądu, maszyna trafiła do mnie z urwaną linką startera i bez iskry. Dodatkowo z gaźnika wydostawało się paliwo i tak naprawdę byłem trzecim serwisem, który nie tak jakby ta kosiarka, który odwiedziła. Poprzednie dwa od razu odmówiły naprawy, bo do tego modelu nie ma części. Ja ten model zdołałem uruchomić, ale to nie dlatego, że jestem jakimś bogiem, tu się nie wywyższam, że dałem radę to opękać, a inni nie. Po prostu od razu zniechęca ich to, że do tych modeli nie ma części, bo faktycznie nie ma. Mimo, że wpisujemy frazę GXV110, bardzo wiele części, takich jak pływak gaźnika, takich jak na przykład również starter, takich jak cewka zapłonowa, pokazane jest, że pasują z modeli GXV120, GXV140, jest to nieprawdą. Te elementy nie pasują i faktycznie nie da się ich u nas w Polsce prawie że dostać. No zobaczcie, jak ten przewód od świecy zapłonowej, jak jest długi. Cewka zapłonowa jest tu, on wchodzi dopiero tu aż do tylnej części, więc no nie ma bata, że z GXV120 z takim krótkim przewodem, choć można go oczywiście wymienić, da się tu dopasować cewkę zapłonową. Ale cewka zapłonowa była sprawna, wystarczyło podciągnąć hamulec bezpieczeństwa. Zobaczcie, że jest podciągnięty już prawie do granic możliwości, ale wtedy iskra się pokazała, bo nie stykał tu odpowiedni stycznik. Linkę startera dało się wymienić, nie trzeba było oczywiście z całego startera wymieniać, a w gaźniku przez wyciek. Wyciek był spowodowany tylko takim o-ringiem, który udało się dopasować uniwersalny, no i maszyna pracuje. Fakt, że gdyby stało się coś poważniejszego, gdyby coś pękło w starterze, prawdopodobnie nawet ja bym sobie z tym nie poradził i nie dałoby się tego dokupić, ale czasem nie warto na pierwszy rzut oka odrzucać takich nietypowych maszyn, bo często naprawić się je jednak uda. No i grunt, że chociaż części eksploatacyjne da się kupić, czyli filtr, świeca zapłonowa też się nie zmieniła, no i nóż pasuje również z innych modeli Hondy z tamtych lat. Tutaj widzę krój i jego mocowanie się nie zmieniło, choć gdybyśmy na przykład zepsuli ten wentylator, no to byłby już problem, bo on w tamtych latach nie występował. Koła zębate w przekładni również są inspirowane z innych modeli, ale wymieniłem chyba wszystkie cechy, które pasują. Reszta to typowy unikat robiony tylko i wyłącznie pod tą maszynę.
I fakt, że ten model również cierpi na to, że na wolnych obrotach lekko dymi na niebiesko, pojawiło się tu zużycie oleju i raczej remont jest nieopłacalny ze względu na wartość maszyny i względu na to, że ciężko będzie prawdopodobnie dostać tu pierścienie. O uszczelniacze byłoby łatwiej, ale no pierścienie byłoby troszeczkę ciężko ściągnąć, nie mówiąc już o jakichś uszczelkach. Może gdyby to była moja kosiarka, gdybym ja ją kupił, to moglibyśmy się w coś takiego pobawić, ale tutaj uważam, że zostało to kupione za jakieś grosze i ma być to sprzęt, który ma po prostu kosić. Właściciel nie będzie rozumiał jego fenomenu, więc prawdopodobnie też dość szybko się go pozbędzie, bo ten silnik umrze tutaj do końca, zwłaszcza jeśli będzie chciał kosić troszeczkę wyższą trawę. Dajcie znać, czy widzicie jakieś jej zalety, może widzicie coś troszeczkę więcej w niej niż ja. Testowałem mega ciekawe maszyny, jakiegoś Brilla Silencio, który swoją konstrukcją miał wiele zalet. Widać było, że projektanci mają jakiś zamysł. Brill robił też jakieś kosiarki z przodu z wałkiem do aeracji, to również sprawdzało się w praktyce. Silniki Yamahy, które były mega ekonomiczne, mega ciche, pięknie pracowały, to też miało jakiś sens. Ta maszyna to po prostu jakaś fanaberia, która za bardzo w praktyce się nie sprawdziła, aczkolwiek mega szanuję tamte czasy, nadużywam w tym filmie słowa mega, bardzo szanuję tamte czasy, że mogli sobie pozwolić na takie projekty. Niektóre wyszły, niektóre nie, pozostała po nich ciekawa historia. A co mamy w dzisiejszych czasach? Zamawiamy towar od Chińczyków i tylko wymyślamy jak najbardziej niemiecką lub japońską markę do chińskiego zwykłego badziewia, takie jak Japan, German, bo to się kojarzy z Niemcami, Schwarzbau, i to wszystko są jedne i te same maszyny z tym jednym i tym samym lącinem na tych samych podzespołach i tak naprawdę licytujemy się o to, która z nich jest lepsza, a to często wszystko jedno i to samo, a Honda zaprojektowała sobie silnik specjalnie pod swoją obudowę, zaprojektowała specjalnie kosz i to szaleństwo tamtych lat było po prostu piękne. Mam nadzieję, że i Wam chociaż coś troszeczkę w tej maszynie z tego szaleństwa się spodobało. Dziękuję bardzo za poświęcony czas, zapraszam do pozostałych filmów, no i na razie, cześć, taka luźniejsza forma, ale starczy. Ale zobaczcie, jak ładnie odpala. Trzydziestoletni dziad.